Na Mokotowie był taki strażnik, który odbierał szelki, paski, sznurowadła. No i jak ja stanąłem przed nim, to on mnie zapytał: panie Mirosławie, a teraz to na długo? No bo siedziałem 44 razy w latach 1976-1980. Średnio w ciągu tych 5 lat siedziałem jeden dzień w tygodniu. Hoj, tak się mówi o Chojeckim. Janina Jankowska. Hoj był taką ważną postacią i założył nową. No Chojecki to Nowa przecież przede wszystkim. Pierwsze wielkie wydawnictwo opozycyjne w latach 70. Elżbieta Regulska-Chlebowska. Po stanie wojennym, który go zastał za granicą, bardzo aktywnie organizował pomoc dla podziemia. Przerzucanie powielaczy, zbieranie pieniędzy. Agnieszka Maciejowska. Pewnie by nie było mnóstwa maszyn. Jego wydawnictwa się przedostawały do Polski. Bo przecież on kasety robił w Paryżu, w Kontakt. I robił kasety wideo i kasety audio. Ważna dla nas kulturalna firma, która obok kultury paryskiej, no oczywiście zupełnie innej, z wielkimi tradycjami, ale po stanie wojennym to druga jakby noga tej instytucji niezależnej kultury, która pracowała na rzecz Polski. Nasz pociąg ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak postrzegły nas. Kasety audio głównie robił nasz kolega z radia, pierwszy laureat Pri Italia, czyli Witek Zadrowski. Też mieszkał w Paryżu. Chojecki był nie tylko działaczem opozycyjnym, bardzo ważnym zresztą, z ogromną inicjatywą, ale także był fantastycznym człowiekiem, który pomagał ludziom. Wiadomo było, że jest licencjonowanym opozycjonistą lat 70. jeszcze przed stanem wojennym i przed Solidarnością. To była już ważna postać i ważna dla kultury niezależnej. Magnetofon, na górze pójdziesz jeszcze zobaczysz takiego Soniaka, to dostaliśmy z przerzutów, no być może, że Hoj to załatwiał, mikrofony przed wyborami. Stałam wtedy na czele tego zespołu dziennikarzy radiowych, którzy przygotowywali kampanię wyborczą strony solidarnościowo-opozycyjnej. W tym zespole zresztą ty też byłaś. No więc wtedy sprzęt przyszedł z Paryża. Zrobił mnóstwo dobrego. Szczerze powiedziawszy, nasza wolna ojczyzna nie podziękowała wystarczająco Mirkowi. O tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o przyszłość także dla ciebie, więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. No ja nie mogę powiedzieć, że się zdecydowałem na bycie opozycjonistą. To, że zostałem opozycjonistą, zdecydowała Służba Bezpieczeństwa, która mnie wyrzuciła z pracy 76 roku. Podwyżki premier ogłosił w Sejmie 24 czerwca, a już 25 protestowali ludzie w Radomiu, Ursusie, Płocku. Następnego dnia już radio, Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC zaczęły nadawać informacje o tym. Tego samego dnia premier odwołał podwyżki. Tam ludzie strasznie bici byli.
Agnieszka Romaszewska. Moja matka wspominała, że ona jeszcze na jesieni oglądała plecy człowieka, który był tak strasznie zbity, one były jeszcze ciągle sine od czerwca. To były te tak zwane ścieżki zdrowia. Zresztą to bardzo pięknie opisał w jednej z piosenek Jan Krzysztof Kelus. Ballada o szosie E7. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę E7 na dworcach gminy, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Że jak się okazało później, jeden z księży został właściwie zamordowany. Mowa o Romanie Kotlarzu. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak mogą żyć ludzie w Polsce. Woda była w jednej umywalce, tylko na korytarzu. Objętych pomocą było chyba około 1000 osób. A grupa pomagająca było około 15-20 osób. W tym naszym środowisku byliśmy przekonani, że czerwonego najlepiej atakować z lewej strony. I dlatego nazwaliśmy naszą, no dobrze w cudzysłowie, organizację Komitet Obrony Robotników. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać. Naprawdę trzeba było coś zrobić, naprawdę gliny były na dworcach. I stąd te całe nasze jeżdżenie, szosą E7, dziwny autostop. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę E7 na dworcach gliny. Jakieś pieniądze, jakieś adresy, strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia. Byli tacy, którzy dostawali 10 lat. Pokazywali mi oni swoje plecy, swoje nogi, po prostu sine. Jak się rozeszła wiadomość w radiu, że studenci z Warszawy, bo to tak nazywano, jeżdżą do Radomia z pomocą. 30 września zostałem zatrzymany. Wzięli mnie, zamknęli. Ale sobie pomyślałem, że może ja zapalę jeszcze. Wypuścili mnie. Przyjechałem do Warszawy. Kilka dni później otrzymałem wezwanie. Nie pamiętam, do której komendy, czy stołecznej, czy dzielnicowej. Właściwie odwiedziłem wszystkie warszawskie, jeszcze kilka pozawarszawskich funkcjonariusze, którzy się mną zajmowali, chcieli, ażebym im opowiedział różne rzeczy związane z KOR-em. No teraz dostałem od ZIPN-u taką listę, na której było około 80 pytań, które mieli mi zadać. Poza imieniem, nazwiskiem już nic więcej nie powiedziałem, że dwa dni później zostałem wyrzucony z pracy. Okazało się, że mam bardzo dużo czasu i że trzeba by ten czas jakoś wykorzystać. Jako że studiowałem chemię na Politechnice Warszawskiej, a potem na Uniwersytecie, więc mniej więcej wiedziałem, jak można by zrobić farbę drukarską, bo trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach farby nie można było kupić w sklepie. Trzeba ją było robić samemu. No, jakby to powiedzieć, nie wiedzieli, że u nich drukujemy. Przykładem Mariusz Dmochowski. Jego letni domek posłużył nam jako drukarnię, on nic o tym nie wiedział. Córka nam dała klucze, maszynę. Przerzucaliśmy do innego miejsca, gdzie czekał już papier. Przyjeżdżali drukarze z matrycami
i zabierali się za druk nowej książki. Podziemne wydawnictwo wydawało książkę co dwa tygodnie. Młode małżeństwo, które po położeniu dzieci spać, zajmowało się składaniem książki. Choć czasami zdarzało się, że organizowało przyjęcie dla znajomych. I wówczas te 10-15 osób błyskawicznie składały, zszywały to. Do każdego punktu introligatorskiego dostarczano tylko 500 sztuk. Piwnica była dla Wrocławia, osobna dla Krakowa, osobna dla Politechniki Warszawskiej czy Uniwersytetu Warszawskiego. I to działało niezwykle sprawnie. Jeśli chodzi o te operacje, to pracowały trzy mózgi. Konrad Biliński, matematyk, Grzegorz Boguta, był pracownikiem Instytutu Nęckiego, bo on także skończył chemię, więc we trzech właściwie tym się zajmowaliśmy. No, na przykład Konrad zajmował się między innymi naprawą sprzętu poligraficznego, bo to często no, fajnie pracuje, ale potem coś, jakaś śrubka, jakaś muterka i trzeba naprawę. Grzegorz Boguta natomiast głównie zajmował się kolportażem. Jak teraz czytam dokumenty Służby Bezpieczeństwa, to one kompletnie nie były w stanie nas rozpracować. I nie z tego powodu, że mało wiedzieli, a głównie z tego powodu, że jak to w Polsce. Umawiamy się na wtorek, przychodzimy we środę. Tak to było. Im się nie udawało, nawet jeżeli mieli jakąś informację. Tylko, że nie tego dnia, nie o tej godzinie i nie w tym miejscu. Dlatego byliśmy w stanie funkcjonować tyle lat. No, drugim elementem istotnym w moim życiu było to, że moim teściem był Jacek Boheński, wybitny polski pisarz, współzałożyciel takiego kwartalnika literackiego Zapis. Gdy przychodziłem do różnych pisarzy z prośbą, ażeby udostępnili swoje teksty, to nie byłem człowiekiem z ulicy. Andrzej Kijowski. Syn Andrzeja, pisarza, doktor filozofii. I Adam Michnik, na imieninach mojego ojca, w jakimś 70. Korb był 76, to już Adam wrócił. Dowiedział się, że ja świeżo po ślubie zamieszkałem w mieszkaniu państwa Brandysów na Nowomiejskiej w Warszawie. Znałem go dobrze, był sekretarzem Antoniego Sulimskiego, prawda, jego działania w 68 roku były bardzo znane, no i jakoś on się wokół naszego domu kręcił. I Adaś przyszedł do mnie pytając, czy ja bym ewentualnie jakiś buły mu nie przechował. Ja powiedziałem, że przechowam. Powiedział, że przyjdzie taki facet. On się będzie nazywał Mirek Chojecki i on przyniesie. Także no, to była rekomendacja Adama po prostu. No, przyszedł Mirek i zachowałem to do dzisiaj, ubawiony precyzją konspiry. Będzie przyszedł, przyniósł Guchpiw, wydanie pierwsze polskie tego cenzora, który uciekł za granicę. To się nazywało Biała Księga Cenzury. Z pięknym zdjęciem Mysiej i wszystkie te zapisy Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk stały się dzięki nam jawne. A Mirek przyniósł nity i nitowało się oraz miał taką ściągniętą z zachodu szeroką taśmę samoprzylepną, z której robiło się brzegi. Fatalny papier. A czasy właśnie powielaczowe, to była wolnowałkowa, bębenkowa drukarnia polowa imienia JP, jakby kto nie umiał rozszyfrować Józefa Piłsudskiego. I
pamiętam, że biegałem po wszystkich Janach Józefach Lipskich i innych luminarzach i Comprimant-Père, czyli włącznie z statusiem, żeby im tę księgę cenzury wręczyć i żeśmy to rozprowadzili. I tak jak się zaczęły moje kontakty z Mirkiem, wyciągnąłem karteczkę, którą Mirek u mnie zostawił, gdzie napisał: temu czarnemu brodaczowi wydać 20 egzemplarzy Mirek Chojecki z imieniem i z nazwiskiem. No, konspira. Przywrócić wartość wielu słowom, by już nie były pustymi słowami, by żyć z godnością i pracować z solidarnością między nami. Przestańcie stale nas przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na nasze matki i żony, szare i zmięte jak nasze życie. Moi rodzice byli w okresie wojny członkami kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Mama brała udział w wielu akcjach bojowych. Taka najbardziej znana to akcja na Franza Kuczerę, szefa SS i policji dystryktu warszawskiego. No, ojciec zaliczył stalinowskie więzienie. Gdy miałem lat 18, no to trafiłem na strajk w Politechnice Warszawskiej w 1968 roku. Byłem studentem pierwszego roku. Nasz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej także brał czynny udział w strajku i potem w demonstracjach ze skandowaniem "prasa kłamie", "cała Polska czeka na swego Dubčeka". Dubček był wówczas szefem czechosłowackiej tak zwanej Wiosny. No wówczas wyrzucili mnie ze studiów. Moim przyjacielem, który do dziś, z którym do dziś utrzymuję kontakty, to jest Piotr Bachurzewski. Jego ojczymem był Władysław Bartoszewski. I mieszkaliśmy wtedy dwie ulice obok. Pewnego razu powiedział: bo wiesz, Mirek, trzeba walczyć o niepodległość Polski. Przecież to nie jest kraj niepodległy. Tu na samej górze widać numery kultury paryskiej. A tam zeszytów historycznych. Ja to rzecz jasna zabrałem ze sobą z emigracji. Natomiast to stało u pana Władysława. Miałem dostęp do wydawnictw paryskiej kultury. Otrzymywał on, nie wiem w jaki sposób on to otrzymywał, otrzymywał nowy numer zeszytów historycznych czy kultury. Jak on przeczytał, jeszcze kilku jego znajomych przeczytało, to ja to dostawałem do przeczytania w jedną noc. Bo to tak było, to się dostawało na jedną noc. Studia na uniwersytecie skończyłem, Wydział Chemiczny, rozpocząłem pracę w Instytucie Badań Jądrowych. Trudno było przeżyć z żoną i dzieckiem małym. W związku z tym od czasu do czasu malowałem przyjaciołom mieszkania. Idąc na spacer w wózku z dzieckiem, wpadałem czasami do Jacka Kuronia. Spotykałem się z Ewą Milewicz, wpadałem czasem do Wiktora Woroszylskiego, który z czasem został redaktorem naczelnym takiego pisma podziemnego, Zapis się nazywał. A ja to drukowałem. Trzeba pewne błędy sprostować. Otóż nie zakładałem oficyny wydawniczej. Nie drukowałem pierwszych numerów Zapisu. Wtedy siedziałem w więzieniu. Kiedy to koledzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
wydrukowali pierwszy i drugi numer zapisu, przywieźli do Warszawy. W Warszawie był składany, a potem różni ludzie mówią, że to ja. Nie, nie ja. Ja byłem wtedy w kryminale. Po zamordowaniu Staszka Pyjasa zdecydowaliśmy, że wespół z krakowskimi przyjaciółmi, że postaramy się zrobić jakieś demonstracje, bowiem wówczas jednocześnie odbywały się juwenalia. Więc chcieliśmy, żeby te juwenalia nie były takie radosne. Nie potrafię się modlić, łez brakuje nad ranem, z drewnianego różańca kropla sączy się w krwi. Miałam swego chłopczyka, gdzie dziś jesteś kochany? Czy w podwórku na Szewskiej, u krwią zbryzganych drzwi? Rozkleiliśmy po całym Krakowie, w okolicach akademików, oświadczenia Komitetu Obrony Robotników o tym, że Staszek Pyjas został zamordowany. Rozkleiliśmy tego dość dużo i to można powiedzieć, że to tymi rękoma drukowałem. Czas, kiedy nie drukowało się książek, tylko właśnie ulotki, o takie rzeczy, prawda, komunikaty koru, biuletyn informacyjny, no to, ale jeszcze nie książki. Jeden z powielaczy zawieźliśmy do Krakowa i było to drukowane w Krakowie. To drukowane chyba w beczce, czyli u księży Marianów. No, udało nam się zorganizować marsz od rynku do Wawelu, właśnie do podnóża Wawelu, tak jak idzie ulica Grodzka. I na zdjęciach, filmach widać wyraźnie, że idę z prawej strony tego pochodu. My byliśmy tacy, że tak powiem, ostrzy, bowiem tego samego dnia w niedzielę był konsekrowany kościół Arka w Nowej Hucie. I robił to ksiądz Karol Wojtyła. I byliśmy pewni, że jeśli się cokolwiek miałoby wydarzyć, ci robotnicy z Nowej Huty, to oni nie mają daleko. Byliśmy w związku z tym tacy odważni. No jednakowoż, gdy wróciłem do Warszawy, mnie zamknęli. No i tak przesiedziałem do 22 lipca. Nazywało się ono Święto Odrodzenia Polski. No czerwone nas wypuściło. Też bardzo istotne było wsparcie rodziny. To jest tak, że moja żona ówczesna, córka Jacka Bocheńskiego, bardzo wspierała te moje działania. Rok 80. Byłem w górach. Śnieg wspaniale. Ale tam dopadli mnie Ewa Milewicz i Konrad Bieliński z informacją, że jednego z naszych drukarzy zamknięto i on już siedzi dłuższy czas. W pewnej drukarni zdecydowano, że na złom trzeba oddać pewien powielacz. No, rozumie pani, że na złom, mało wiadomo było, że można naprawić, jeżeli w państwowej drukarni uważają, że to na złom. No i dwóch chłopaków z tej drukarni ten sprzęt przed złomowaniem przekazało naszemu drukarzowi i jeszcze jednemu człowiekowi i oni to ukryli gdzieś w piwnicy u kogoś znajomego.
Zamiast zapytać mnie, Konrada czy Ewę, postanowili to zrobić sami. Jestem aresztowany. Ta marzec 80 roku. I po, nie wiem, 2-3 tygodniach postanowiłem podjąć głodówkę. Wówczas, jeżeli organizowano głodówki, to one były tylko właściwie w kościołach. A i właściwie tylko dwie. Obronie członków Komitetu Obrony Robotników i współpracowników, którzy zostali aresztowani po śmierci Staszka Pyjasa. Druga, gdzie Wacław Havel dostał 4 lata. Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC, no natychmiast zaczęły informować o tej głodówce. Pisano też do mnie listy. Żaden nie doszedł. I teraz je czytam. Zaczęły się strajki. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. Znalazłem się w Stoczni Gdańskiej chyba pierwszego, drugiego dnia strajku. No i byłem tam przez jakiś czas, to znaczy przyjeżdżałem wieczorem, a wracałem rano, dlatego że miałem w dębkach dzieci, które były jakoś pod opieką Romy i Stefana Bratkowskiego. Jak nakarmiłem je, położyłem spać, to jechałem do stoczni. Pewnego razu, gdy wracałem ze stoczni, zatrzymała mnie milicja. No i tak trafiłem znowu do aresztu, tym razem w Gdańsku. A potem na sygnale przewieziono mnie do aresztu na Mokotowie. No potem właściwie całe życie żeśmy się na siebie natykali. Mirek zniknął. Ja pojawiłem się w Paryżu w 1984. Pierwsza osoba, na którą nabiłem się na wyspie, czyli u Romanowiczów w księgarni Libella, to był Mirek. Tworząc oczywiście wspaniałą organizację, docelowo to miała być telewizja, Kontakt. Potem jestem w tygodniku Solidarność. Dzwonię do Mirka do Paryża. Opublikowałem z nim wywiad. Mirek przyjechał tutaj, odbył taki program telewizyjny, taki pierwszy talk show PRL-i, który się wtedy właśnie kończył. Był to ostatni bodaj, już za Drawicza zagrał nam Mirek wśród naszych bohaterów Solidarności. Ktoś zupełnie niesplamiony. Człowiek, który jest tak autentycznie zasłużony, kładł podwaliny pod odzyskanie wolnego państwa, jest poniewierany. Ciągle nie dostał statusu kombatanta. No ta historia z jakimś podpisem. Podpisał jako pracownik badań jądrowych w Świerku, że nie naruszy tajemnicy państwowej. Siedziałem w areszcie w Radomiu. Przyjechali funkcjonariusze z Warszawy. Instytutowy ubek, tak można by powiedzieć, który w momencie, kiedy mnie przyjmowano do pracy, musiałem wypełnić taką deklarację, że gdyby ktoś się interesował tym, co robię i w ogóle instytutem, to wówczas powiadomię ludzi z kontrwywiadu. W momencie, kiedy mnie przyjmowano do pracy. A tu ten ubek mówi, no proszę pana, jak pan się zajmuje takimi rzeczami, to musimy jednakowoż odnowić tę deklarację. Więc napisałem taki kwit, mało tego, podpisałem. Moja historia została opisana w komunikacie Komitetu Obrony Robotników numer 3
z 30 października 1976 roku. Proszę bardzo, to kopia tego. I to mniej więcej tyle. Gdybym miał zaczynać swoje życie od początku, żadnych zmian bym nie dokonywał. Mam głębokie przekonanie, iż jestem człowiekiem spełnionym.